To ja. A ja to kto? Ja do Ani. A ona o tym wie? Tak, to ja, Michał, jestem ich chłopakiem. A, ten raper. No, coś tam rapuje. To mogę wejść? Co za chuj? Ojciec kija z ludzka. Przyjdzie do mnie, to usiądzie mi na ustach. Bez znaczenia dla niej to, czy po studiach. Twoja córka mnie słucha. Matko, znowu to padło, 20 osób zginęło w wypadku. Kto ma w ogóle do pracy w radiu? Radio! 20 prostaku, nie 20 wypadku. Aniu, czy twój wybranek jest z Warszawy? Ha? Czy łokciami na stół przy obiadku będzie walił? Ha? Czy to prostak bez ojca, co gdzieś tyrał po nocach? Oby chociaż znam Mrożka i Krzysia Pastora. Ha? Masz 23 lata, jeśli z nim zaciążysz kasy, nie będziesz widziała. Proszę pana, leciał w radiu taki utwór tako. O stacjach metra w nim śpiewają, czy pan też ma taką? Ma pan? Studia to on ma? Możesz mi powiedzieć, kim są jego rodzice? A ty widziałaś, że on jest łysy? Z Warszawy chociaż jest? Czym on się w ogóle zajmuje? Wy mi ojciec kija z ludzka. Przyjdzie do mnie, to usiądzie mi na ustach. Bez znaczenia dla niej to, czy po studiach. Twoja córka mnie słucha. Znam patole i z niej wyszłem. Wyszedłem jak przy stole, w jedną chwilę pokazać, że jestem odczytany, że sztucami biegle posługuję. Robią zoom na łapy, jakbym był kardiochirurgiem. Muszą sprawdzić, czy bez przypału na ślubie. Co powiedzą ludzie, jakie to obłudne. Uczy się dalej, jak macie ustawić znicze. Jak typowi chrześcijanie, ja się skupię na modlitwie. Wiesz co to dedur, ale operę uwielbiasz. Rymowało wnętrzu, ty myślisz już o meblach. Poznajesz poetów, by zobaczyć, kto ich nie zna. W morzu tych kompleksów dzisiaj to nie klasa średnia. Wy mi ojciec kija z ludzka. Przyjdzie do mnie, to usiądzie mi na ustach. Bez znaczenia dla niej to, czy po studiach. Twoja córka mnie słucha.